Ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winnica, od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Dzisiaj nietypowy filmik, bo filmik od zaplecza pokazuje, w jaki sposób nagrywam to, co nagrywam. Chcę podzielić się tym swoim doświadczeniem. Nie jestem żadnym ekspertem, po prostu pokażę, jak ja to robię. Dzieląc to na takie dwie sytuacje. Pierwsza to nagrywanie kazania w kościele, a drugie nagrywanie takich filmików, jak teraz w tym momencie w mieszkaniu. To są dwie dość różne rzeczy. Do nagrywania, może inaczej, to co jest najważniejsze we wszystkich filmach, to jakość dźwięku. Obraz postaci, która coś mówi, która mówi kazanie, która dzieli się czymś, możemy nagrać stosunkowo łatwo, natomiast nie jest zawsze łatwo nagrać i dać dobrą jakość dźwięku. A dla odbiorcy tego typu filmików liczy się przede wszystkim dźwięk. Dlatego ważna uwaga i zalecenie, by nigdy nie nagrywać dźwięku z kościoła. Nigdy nie nagrywać tego, co w kościele lata po powietrzu. Ten dźwięk zawsze będzie się odbijał, zawsze będzie jakiś pogłos, echo. Zawsze to się będzie ciężko słuchało. Więc trzeba poradzić sobie w inny sposób. Mianowicie taki, by oddzielnie nagrać wideo i oddzielnie nagrać audio. Żeby nagrać wideo, potrzebujemy kamery. Ja posługuję się zwyczajną amatorską kamerą. Ta kamera akurat jest trochę rozbudowana, ma jakość 4K, choć z tej jakości w normalnych sytuacjach zwykle nie korzystam. Wystarczy HD. Jednak do samego nagrywania i kosztuje ta kamera około 2600 zł. Natomiast wystarczy do nagrywania w kościele kazania kamera, która nas będzie kosztowała 700-800 zł. Tę kamerę musimy zamontować na statyw. Dobrze, żeby on był w miarę stabilny, w miarę masywny. Jest to wydatek rzędu 300-400 zł. Nie trzyma on zbyt wielkiego ciężaru, bo ta kamera nie jest ciężka, pewnie mniej niż kilogram. Natomiast do rejestracji dźwięku stosuję ten rejestrator dźwięku Zoom H2N. Z tym, że dla mnie istotne są nie mikrofony tego rejestratora, ale to, że on ma wejście liniowe. I z naszego wzmacniacza podpinamy cincze pod wyjście do nagrywania i małym jackiem wpinamy to w ten rejestrator. Bardzo wiele nowych wzmacniaczy ma takie wyjście. Powinien to przynajmniej być standard. W wielu parafiach u mnie też jest wzmacniacz rducha i takie wyjście jest normą. Więc ze wzmacniacza przez cincze i małego jacka wpinamy to w ten rejestrator. Uruchamiamy rejestrator, uruchamiamy kamerę i robimy klapsa. Ja przed mikrofonem po prostu klaszczę po to, żeby potem składając to wszystko razem widzieć skok amplitudy dźwięku na dźwięku z kamery i na dźwięku, na tej amplitudzie z tego rejestratora. Wtedy zwyczajnie optycznie składa. Właśnie skład tego wszystkiego. Ja posługuję się programem, który nie służy do tego wprost. Jest to program Camtasia, czy Camtasia, nie wiem jak się to powinno czytać. Jest to program do tworzenia i zgrywania tego, co dzieje się na monitorze komputera, ale do tych zastosowań też w pełni się przydaje, nie potrzebuje niczego innego. Można znaleźć różne programy, wiele z nich jest bezpłatnych, bo to, co mamy zrobić w tym naszym montażu, to są skromne rzeczy. Musimy przyciąć ten film, musimy zgrać te dwie ścieżki, musimy wyciszyć ścieżkę wideo,
musimy dać jakąś grafikę, taki ekran początkowy, ekran kończący film, jeżeli chcemy, bo nie musimy to robić. Na filmikach zwykle tego nie mam. Na kazaniach mam, jest informacja o temacie kazania, o skąd to jest wzięte. I tyle. I to do nagrań w kościele wystarczy. Kamera, wydatek rzędu 800 zł. Rejestrator dźwięku to też jest kilkaset złotych, może 800, statyw 400 zł. Sytuacja trochę, może inaczej. W kościele nie ma też zbyt często dobrego światła. Ten obraz, który powstaje, jest często taki żółtawy. Trudno sobie poradzić z tym oświetleniem, trudno by wyobrazić sobie doświetlanie tego miejsca, byłoby to trochę przeszkadzające w liturgii, ale kiedy robimy filmy w domu, o tym oświetleniu trzeba czasem pomyśleć. Więc przechodzimy teraz do filmików domowych. Posługuję się taką samą kamerą. Nie posługuję się już tym rejestratorem. Natomiast, tak jak dzisiaj, nie posługuję się też żadnym doświetleniem. Jest dość jasny dzień, jest słońce, mam dwa okna po prawej stronie, mam jedno okno dachowe lekko z lewej strony, trochę jeszcze drugie okno dachowe też daje trochę światła. I to jest oświetlenie zupełnie naturalne, które dla filmu też jest najlepsze. Ale jeśli robimy film popołudniem, czy pochmurny dzień, czy oczywiście wieczorem w nocy, potrzebujemy się doświetlić. I potrzebujemy do tego no, źródła światła. Na przykład taki softbox, który osadzamy na statywie, takim prostym statywie. Ten softbox ma w sobie żarówkę, której temperatura odpowiada temperaturze takiego naturalnego światła. I ta osłona sprawia, że to światło jest takie rozproszone. Wystarczyłby naprawdę jeden softbox, jak chcemy bardziej na bogato, to dwa takie softboxy pod różnym kątem ustawione i to w zupełności powinno nam wystarczyć. To oświetlenie. Teraz kwestia dźwięku. Tu też dźwięk jest bardzo istotny i bardzo ważny. Ja postaram się pokazać i zademonstrować, jaka jest różnica między mikrofonem, który zawiera w sobie kamera, taka amatorska, a mikrofonem zewnętrznym. W tym momencie do kamery podpięty jest mikrofon zewnętrzny i dźwięk nagrywany jest z tego mikrofonu i podawany do kamery. Teraz za chwilę podejdę do tej kamery, wymontuję ten mikrofon i zobaczymy, jaka będzie różnica jakości. 1, 2, 3, 4, 5, 6, próba mikrofonu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, próba mikrofonu. W tym momencie kamera nagrywa ze swojego własnego mikrofonu, a ja demonstruję taki mikrofon, który mi służy na co dzień do nagrywania tych domowych filmików. Dość dobra marka, koszt takiego mikrofonu to jest koło, żebym nie skłamał, 800 zł, ale nie daje głowy. Jest to mikrofon zewnętrzny, który podpina się do wejścia w kamerze. I tu jest ważna uwaga. Jak kupujemy kamerę, to jeśli nie myślimy o tego typu filmikach, nie musimy mieć wejścia mikrofonowego. Ale jeśli myślimy o nagrywaniu takich właśnie filmików, to dobrze, żeby kamera, i zwracajmy na to uwagę, miała takie wejście mikrofonowe. To od razu podraża taką kamerę. Trzeba na taką kamerę wydać pewnie 1500 zł.
ale jest to warunek niezbędny. Musimy mieć taki zewnętrzny mikrofon. On jest zamontowany na kamerze, na takiej szynie. Jest też ukierunkowany na filmowanego mówcę. Natomiast ta odległość jest nieduża. Nagrywam z odległości 2 metrów i to w zupełności wystarcza. Niektórzy posługują się jakimś mikrofonem krawatowym przypinanym do ubrania, ale ja robię i załatwiam to w ten sposób. I to wszystko. To jest cała technika, całe zaplecze moich filmów. Szczęść Boże!